centralnej Wielkopolsce, w powiecie kościańskim, znajduje się Choryń, a w niej zespół dworsko-parkowy, na który składają się dwa dwory. Nowszy, zbudowany dla Taczanowskich w XIX wieku, i starszy, piękniejszy, XVIII-wieczny, zbudowany dla Piotra Drwęskiego. W Choryni dwukrotnie gościł Adam Mickiewicz. W latach 1831-1832. Lubił tutaj spędzać swój czas. Przenieśmy się więc do roku 1831. Och tak, ziemia Wielkopolski. Zakochałem się w niej. Te drzewa, zieleń, powietrze. Wszystko wspaniałe. Witaj, mój drogi. Witaj. Co tam słychać? A, wszystko uciekam. Dobrze. Podróż minęła, a jestem na tej ziemi pięknej, nareszcie. Ciężko tu u nas. Dużo pracy. Trzeba wspierać naród. Pokażę ci, gdzie będziesz mieszkał. Mamy dużo do pogadania. Zatem prowadź! Ten niezwykle spokojny i pełen uroku zakątek Wielkopolski natchnął Mickiewicza. Mógł tutaj odpocząć i spokojnie rozmyślać. Dzięki temu powstał tu jeden z najważniejszych utworów poetyckich dla Polski. Reduta Ordona. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo. Działo? Działo. I spojrzałem na pole. 200 armiat grzmiało. Grzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko. Jak morza brzegi. Morza brzegi. Mickiewicz, będąc w Choryni, wychowywał synów Taczanowskich. Został ojcem chrzestnym ich córki Zofii. Na uroczystość chrztu zjechały się tłumy, ale niestety nadszedł w końcu czas pożegnania. Żegnajcie! Przykro mi, że muszę was opuścić, ale obowiązki mojej ojczyzny wzywają. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Bądźmy w kontakcie, przysyłaj nam swoje wiersze. Nie zapomnij! Na pewno! Poeta wyjechał z zamiarem udania się do Królestwa Polskiego, ogarniętego powstaniem, aby wspierać Polaków. Jeszcze przez długi czas pozostawał w kontakcie z Taczanowskimi, nawet podczas wielkiej emigracji, mieszkając w Paryżu.